Cześć, to Ewa Zakrzewska. Wy jesteście na kanale Ewokracja, a dzisiaj zobaczycie, jak przebieram się za bukę zgodnie z Waszymi prośbami. Po ubiegłotygodniowej dramie z makijażem na Królewnę Śnieżkę wiemy już, że nie umiem się malować, więc dzisiaj zakryję sobie twarz strojem buki. Obecni 30-latkowie bali się buki chyba najbardziej ze wszystkiego. Po nocach nie spali, moczyli się w łóżko. Wiem z autopsji. Generalnie buka jest strasznym przebraniem i dlatego się za to zabieram. A teraz zdradzę Wam, że buka nie była zła, nie była straszna, tylko ludzie, obudźcie sobie empatię, ona była cholernie samotna. Dlatego przychodziła do Doliny Muminków w zimę i szukała towarzystwa, a tata Muminka celował do niej z broni. Serio? Powiem więcej, wydaje mi się, że tata Muminka zapoczątkował erę body shamingu. Nienawidził grubych osób, grubych stworzeń. Co mu ta buka zrobiła? Co? Właśnie, nie ma argumentów, nic. Więc był złym człowiekiem, złym Muminkiem. P***ie tato Muminka. A tak by the way, czy ktoś się zastanawiał z Was, jak nazywa się mama Muminka, zanim miała dzieci? Kolejny raz, tu jest przykład uprzedmiotowienia kobiety. Czy jej rola w życiu sprowadza się tylko do posiadania dziecka? Do posiadania tego Muminka? P***ie tato Muminka. Ustaliliśmy, że nienawidzę tatę Muminka, więc przechodzimy do konkretów. Jak zrobić strój buki? Będziecie potrzebować trzech materiałów. Na ręce i nos ten sam kolor. Ja wybrałam głęboki granat. Co ważne, w macie wygląda po prostu zdecydowanie lepiej. Następnie oczy i zęby. Zwykła, biała, bawełna się nada. Tanio i łatwo. I na koniec najważniejsze. Ja wybrałam weselszą odmianę buki, kolor lawendowy. Sztywny materiał po to, by nie wyglądać jak w takim cienkim, tanim prześcieradle. Buka była potężna, więc lecimy na grubo. Na ręce i nos potrzeba niewiele tkaniny. Wystarczy metr, jeśli szerokości belka ma 1,50 m, spokojnie, świat i ludzie. Jeśli chodzi o biel, to już w ogóle skrawek, jakiś kupon z hurtowni czy ze sklepu z tkaninami. Najwięcej tkaniny potrzeba Wam będzie na całe ciało buki. Ja poszłam na łatwiznę. Najlepiej by wyglądało, gdyby to było koło. I jeszcze dodatkowo, gdybym dała jakiś stelaż czy halkę, by to dało taki efekt góry. Ja robię wersję biedną, prostą, ale efektowną. Dlatego 1,60 m albo 1,50 m szerokości belki i kupiłam 4 metry na wysokość. Do zrobienia buki potrzebujecie nożyczek, igły i nitki w kolorach tkanin. Jeśli jesteście leniwi, tak jak ja, kleju do tkaniny, do przyklejenia oczu i ust i dodatkowo do narysowania markera. Ja kupiłam marker do tkanin. Zacznijmy od rąk i nosa. Ja bym nie przesadzała z perfekcjonizmem. Na pewno perfekcjonistą nie był rysownik Muminków, dlatego na luzie, bez spiny, na kartce rysuję szablon i wycinam zarówno ręce, jak i nos. Wycinamy 4 szablony rąk i następnie zszywamy je tak, by utworzyły rękawiczki. I do palców wkładamy trochę waty. Z nosem robimy podobnie. Wycinamy 2 szablony w tym samym kształcie i uzupełniamy watą. Oczy i zęby rysujemy na białej tkaninie i wycinamy. Rysując zęby i oczy, posiłkują się rysunkiem buki z Muminków. Ponieważ nie wiem, czy w przyszłym roku nie użyję buki, specjalnie do narysowania oczu i zębów użyłam specjalistycznego markera, który po podgrzaniu suszarką albo żelazkiem utrwali się i w praniu nie będzie spływał. A teraz ciało buki.
Ponieważ poszłam na totalną łatwiznę, użyłam tkaniny tyle, co mam wzrostu razy 2. Boki tkaniny ścięłam tak, by stworzyć bardziej opływowy kształt. Boki zszyłam. Tkaninę przecinam w dwóch miejscach, żeby zmieścić obie dłonie. Które następnie przyszywam. Nos jest za ciężki, żeby go przykleić, dlatego również przyszywam go ręcznie. Idąc na łatwiznę, oczy i zęby przyklejam specjalistycznym klejem do tkanin. Następnie robię dziury na oczy, tak bym się nie potknęła nosząc strój. Strój jest już gotowy, ja tymczasem udaję się do Doliny Muminków nastraszyć tego starego. Nauczyliśmy się w tym odcinku. Przede wszystkim tego, że nawet taka osoba jak ja może zrobić bukę, czyli wystarczy mieć umiejętności 5-latka i będzie okej. Druga sprawa to to, że tata Muminka jest Trzecia sprawa, że buka jest body positive. Okej. Straszna jak cholera, ale też bardzo samotna. A za tydzień kolejny odcinek halloweenowy. Żeby go nie przegapić, koniecznie zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek. No i widzimy się w środę o 15. Musicie odwrócić. Za księska zabijecie za mną. Stop.